Armie Hammer. Imię to kiedyś przywodziło na myśl hollywoodzką rodzinę królewską. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów swojego pokolenia. Był przystojny, utalentowany i pozornie skazany na wielkość. Jego urok osobisty i talent aktorski przyciągały uwagę zarówno fanów, jak i krytyków. Swoimi przenikliwymi, niebieskimi oczami i czarującym sposobem bycia urzekał publiczność na całym świecie. Jego obecność na ekranie była magnetyczna. Urodził się w przywileju, ale jego talent był niezaprzeczalny. Kariera Armiego nabierała rozpędu. Już od najmłodszych lat widać było, że ma przed sobą świetlaną przyszłość. Zdobywał upragnione role i zdobywał uznanie krytyków. Jego występy w filmach były chwalone za głębie i autentyczność. Jego przyszłość wydawała się nie mieć granic. Był na okładkach magazynów, w największych produkcjach filmowych i na ustach wszystkich. Miał wszystko, sławę, fortunę i piękną rodzinę. Jego życie wydawało się być idealne, pełne luksusu i sukcesów. Ale potem wszystko się zmieniło. Nagle jego idealny wizerunek zaczął się kruszyć, a świat obserwował z niedowierzaniem. Armie Hammer nie był tylko kolejną ładną buźką w Hollywood. Pochodził z długiej linii ludzi sukcesu. Jego pradziadek, Armand Hammer, był potentatem naftowym i znaczącą postacią w amerykańskim społeczeństwie. To rodzinne dziedzictwo niewątpliwie otworzyło drzwi przed Armiem, ale to jego talent ugruntował jego pozycję w branży. Miał naturalną charyzmę, która bez wysiłku przekładała się na ekran. Był urzekający zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych, prezentując swoją wszechstronność jako aktora. Przełomowa rola Armiego nastąpiła w 2010 roku filmem The Social Network. Wcześniej był znany głównie z mniejszych ról, ale to właśnie ten film przyniósł mu szerokie uznanie. Zagrał bliźniaków Winklevoss, urzekając publiczność swoim portretem uprzywilejowanych i zdeterminowanych wioślarzy z Harvardu. Jego podwójna rola była technicznym wyzwaniem, które Armie opanował z niezwykłą precyzją, co przyciągnęło uwagę krytyków filmowych. Od tego momentu jego kariera nabrała rozpędu. Zaczęły napływać propozycje ról w większych produkcjach, a Armie stał się rozpoznawalną twarzą w Hollywood. Zagrał u boku Leonardo DiCaprio w filmie J. Edgar, gdzie wcielił się w postać Clyda Tolsona, bliskiego współpracownika i przyjaciela J. Edgara Hoovera. Ta rola pokazała jego wszechstronność jako aktora. Następnie zagrał tytułową rolę w wysokobudżetowym filmie akcji The Lone Ranger. Choć film spotkał się z mieszanymi recenzjami, Armie udowodnił, że potrafi sprostać wymaganiom kina akcji. Zdobył uznanie krytyków za rolę w Call Me By Your Name, wzruszającej historii miłosnej, która umocniła jego status hollywoodzkiego idola. Jego chemia z Timothée Chalametem była chwalona, a film stał się jednym z najważniejszych dzieł w jego karierze, przynosząc mu nominacje do wielu prestiżowych nagród. Właśnie wtedy, gdy gwiazda Armiego świeciła najjaśniej, zaczęły gromadzić się ciemne chmury. Na początku 2021 roku w internecie pojawiły się niepokojące oskarżenia. W mediach społecznościowych zaczęły krążyć zrzuty ekranu z wiadomości rzekomo wysłanych przez Armiego, w których szczegółowo opisywał drastyczne fantazje seksualne i niepokojące zachowania. Wiadomości były co najmniej szokujące. Przedstawiały obraz człowieka zupełnie innego niż czarująca persona, którą prezentował światu.
oskarżenia wobec Armiego Hammera odbiły się szerokim echem w Hollywood i poza nim. Media społecznościowe eksplodowały reakcjami, od niedowierzania po oburzenie. Opinia publiczna była podzielona. Niektórzy szybko potępili Armiego, podczas gdy inni bronili go, powołując się na domniemanie niewinności. Oskarżenia, choć nieudowodnione w sądzie, miały druzgocący wpływ na karierę i życie osobiste Armiego. Został usunięty z wielu projektów, w tym z długo oczekiwanego filmu Shotgun Wedding z Jennifer Lopez. Konsekwencje oskarżeń były szybkie i brutalne. Armie Hammer, niegdyś ulubieniec Hollywood, niemal z dnia na dzień stał się persona non grata. Jego agencja, WME, zerwała z nim współpracę. Firmy producenckie zerwały z nim kontakty. Jego niegdyś obiecująca kariera legła w gruzach. Oskarżenia, prawdziwe czy nie, bezpowrotnie zniszczyły jego reputację. Sąd opinii publicznej wydał werdykt, a Armie Hammer został uznany za winnego. W następstwie skandalu Armie wycofał się z życia publicznego. Milczał, pozornie borykając się z konsekwencjami swoich czynów i oskarżeniami stawianymi mu. Kilka miesięcy później pojawił się ponownie, ale nie tak, jak ktokolwiek się spodziewał. Zaczęły krążyć plotki o jego problemach finansowych. Podobno niegdyś bogaty aktor miał problemy z wiązaniem końca z końcem. W zaskakującym obrocie spraw Armie Hammer udał się na Instagram, aby opowiedzieć o swojej obecnej sytuacji. W swoim poście, który szybko zyskał na popularności, podzielił się szczegółami swojego życia, które do tej pory były ukryte przed opinią publiczną. Opublikował swoje zdjęcie, na którym sprzedaje udziały timeshare w kurorcie na Kajmanach. To zaskoczyło wielu jego fanów, którzy nie spodziewali się, że gwiazda Hollywood zajmie się taką działalnością. Podpis głosił: "Moje życie w ciągu ostatnich kilku lat polegało na upokarzaniu się, słuchaniu, byciu bardziej wyrozumiałym i współczującym. Przeszedłem przez wiele trudnych chwil, które nauczyły mnie pokory i empatii. Starałem się być lepszym człowiekiem. Każdego dnia pracuję nad sobą, aby stać się osobą, z której mogę być dumny. To nie jest łatwe, ale jest to warte wysiłku. Jestem naprawdę wdzięczny za każdy dzień. Każda chwila jest dla mnie cenna i staram się czerpać z niej jak najwięcej. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Kocham moją pracę i wpływ, jaki ma ona na moje życie i życie innych. Moja kariera daje mi możliwość dotarcia do wielu ludzi i inspirowania ich do bycia lepszymi. Jestem wdzięczny za tę szansę i obiecuję, że będę kontynuował swoją pracę z pasją i zaangażowaniem." Historia Armiego Hammera to przestroga o niebezpieczeństwach sławy i zmienności opinii publicznej. Stanowi wyra przypomnienie, że nawet ci, którzy wydają się mieć wszystko, mogą upaść z łaski. Oskarżenia wobec niego, prawdziwe czy nie, na zawsze zmieniły bieg jego życia. Teraz porusza się w nowej rzeczywistości, dalekiej od blasku i splendoru Hollywood. Przyszłość Armiego Hammera pozostaje niepewna. Próbuje odbudować swoje życie kawałek po kawałku, z dala od światła reflektorów, które kiedyś tak jasno na niego świeciło. Jego historia przypomina, że każdy popełnia błędy i że odkupienie, choć trudne, nie jest niemożliwe. To, czy uda mu się w pełni wyjść z tego rozdziału w swoim życiu, dopiero się okaże.